Uwaga. Solo cash cupy działają następująco. Pierwszy etap dwugodzinny musisz zrobić nie top 2000 jak sezon temu, tylko top 7500. Finały solo cash cupa trwają godzinę. Finały turnieju trwają godzinę. I w momencie, kiedy wygrasz gierkę na solo cash cupie, nie możesz grać dalej. Czyli maksymalnie w jednym tygodniu możesz wygrać 100 dolców. Ale fakt, że masz 7500 osób grających, to grasz na botów, jak zwykłą arenkę. Dalej. No buildy działają dokładnie tak samo, tylko po prostu ilość osób, która robi qual na drugą rundę, jest inna i zmienia się w zależności od regionu. Ale finały działają tak samo. Masz godzinne finały, jak zrobisz na trio no buildzie winka, to masz po 100 dolarów na głowę. Dalej. Duo cash cupy. Każdy kocha duo cash cupy. Może price poolów tam nie ma jakichś pojebanych, ale no dobrze wiecie, jak duo cash cupy całe życie działały i ogólnie jak cash cupy działały. Nie musisz być tier 1, żeby zrobić qual na finały, bo ostatnia gierka robisz sobie low elo, że grasz na nobów, ładujesz kurwa